Rowerzyści, wędkarze, grupy szkolne i mieszkańcy tradycyjnie wzięli udział w wiosennym sprzątaniu rzeki Tugi. Grupy piesze oraz grupy z wody na pontonach i łodziach oczyściły rzekę z dziesiątek kilogramów butelek i puszek, a nawet motoryzacyjnych śmieci. W trwającej od piątkowego przedpołudnia akcji z lądu i wody zaangażowało się ponad 200 osób, uczniów i mieszkańców. Regularne akcje odbywają się od 2005 roku i stały się już lokalną tradycją. Zawsze najwięcej jest puszek i butelek, ale zdarzają się również części samochodów. Z wody można też wyciągnąć nawet kanapy i lodówki. Zakres jest naprawdę bardzo szeroki, mówi Mariola Mika z klubu Nowodworskiego. W akcji pomagają też strażacy i pracownicy Wód Polskich.